Polski rynek handlowy jest dojrzały i rozwija się bardzo stabilnie, w związku z czym w dłuższej perspektywie z pewnością poradzi sobie z planowanymi zmianami dotyczącymi wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Natomiast w krótszej perspektywie możemy doświadczyć pewnego chaosu związanego z tym, że klienci będą musieli zmienić swoje przyzwyczajenia zakupowe. Duże i bardzo duże centra handlowe, które mają bogatą ofertę handlową i są postrzegane przez klientów jako centra atrakcyjne, mogą liczyć się ze zwiększoną odwiedzalnością w dni poprzedzające niedzielę oraz w poniedziałki. Być może będzie konieczne wydłużenie godzin otwarcia tych obiektów. Artykuły, które najbardziej odczują negatywny wpływ wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę, to będą to produkty, które klienci nabywają w ramach zakupów kompulsywnych, czyli nieplanowanych, oraz takie, na które klient potrzebuje więcej czasu do podjęcia decyzji. Obiekty, które najbardziej odczują negatywny wpływ wprowadzenia zakazu handlu, do tego typu obiektów należą centra wyprzedażowe i centra handlowe zlokalizowane na obrzeżach miast.